Kobieta musi mieć co robić. Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, że musisz pamiętać o tym, że dziewczyna, z którą się spotykać, no nie może się obijać, tak to bym powiedział. I na początku powiem Ci tak, może tego nie widzisz, ale no większość kobiet no, tak naprawdę nie ma pomysłu na siebie. No idzie do tej szkoły, wraca i jest to jakiś tam obowiązek, jest spoko, ale poza gdzieś tam szkołą większość dziewczyn no, nie wie, co ma z sobą zrobić. I fajnie jest, gdy dziewczyna ma jakąś pasję, zajawkę, bo no, to też dodaje jej mega wartości, no nie? Ale powiem Ci tak, dużo kobiet zazwyczaj no, robi coś, by dostarczyć sobie gdzieś tam emocji, poznać nowe osoby i to jest powód, dla którego gdzieś tam dziewczyna idzie, zapisuje się na jakieś zajęcia, bo to daje jej, jakby to powiedzieć, szeroki wachlarz możliwości. Mało jest kobiet, które przykładowo idą same gdzieś tam na trening, trenują, mają jakiś cel i tak dalej i zamykają się w sali, idą, trenują same, realizują siebie. Większość gdzieś tam kobiet, no jak gdzieś jest sama, no to jej się nie chce. Kobieta zawsze idzie tam, gdzie są emocje. Nawet jak dziewczyna idzie gdzieś tam na jakieś tańce, czy na siłownię, czy na basen, to zawsze no idzie do ludzi, no nie? Idzie do ludzi. Czerpie z tego emocje, rozumiesz? No bo jak dziewczyna czasem, zobacz, no jest basen i nikogo nie ma, dziewczyna sama wchodzi, no to jej się nudzi tam, no nie? No jej się tam nudzi. Dziewczynie się nie chce iść w miejsce, gdzie no nie ma emocji. No pójdzie dziewczyna na siłownię, nikogo nie ma na siłowni przykładowo, no to sobie potrenuje chwilę i zaraz no, porobi sobie zdjęcia i wraca do domu. Kobieta, jak zobaczysz, zawsze stara się coś robić no, dla kogoś, no nie? No bo zobacz, robi zdjęcia sobie, wrzuca na jakiś tam portal, no ma audiencję, jakieś komentarze, polubienia i ona, widzisz, jakby to powiedzieć, ma co robić. Ma co robić. I teraz zobacz. Na początku tego nie będziesz widział, bo przykładowo pójdziesz z dziewczyną gdzieś tam na jedno spotkanie, ciebie nie interesuje, co ona tam robi między spotkaniami, chcesz się z nią spotkać, na spotkaniu robisz z nią jakieś tam fajne rzeczy i później każdy się rozchodzi, no nie? I zobaczysz później, że no większość dziewczyn no chce się częściej z tobą spotkać, już zaczynają gdzieś tam dzwonić do ciebie co wieczór, pogadać, zaczyna gdzieś tam pisać w ciągu dnia, no po prostu zaczyna żyć twoim życiem. I dzieje się tak dlatego, bo no dziewczyna, widzisz, no nie ma co robić, nudzi się, rozumiesz? No i okej, pogra sobie w jakąś grę na telefonie, czy gdzieś tam popisze sobie dla rozrywki, ale ona się nudzi. I okej, zobacz, dziewczyny przykładowo na weekend większość idzie sobie gdzieś tam do klubów, na jakieś puby, gdzieś tam na ogniska i tak dalej. I to jest dla niej rozrywka, no nie? To jest dla niej rozrywka, bo dziewczyna no, musi mieć zapewnioną jakąś tam dawkę emocji każdego dnia. I teraz zobacz, jeśli przykładowo będziesz spotykał się z dziewczyną i zobaczysz, że dziewczyna cały dzień siedzi w domu, no to nie możesz dopuścić do takiego stanu. Bo jeśli dziewczyna będzie siedziała w domu, to zacznie jej odbijać, rozumiesz? I mówię, na początku to nie będzie cię gdzieś tam interesowało, choć z czasem zobaczysz, że dziewczyna będzie chciała coraz częściej się z tobą spotykać, idźmy gdzieś, wyjdźmy gdzieś, będzie chciała u ciebie nocować, no bo ona po prostu nie ma nic ciekawszego do roboty, no nie? Inaczej wygląda sytuacja, gdy dziewczyna gdzieś tam lata z koleżanką po klubach, wyrywa gości, to też jest jej sposób na nudę, no nie? Dzięki temu, o dobra, tu se z tym pisze, tu się z tym spotka i to jest dla kobiety no, rozrywka, wiesz? Rozrywka.
I powiem ci tak, zazwyczaj ja lubię, jak na przykład dziewczyna coś robi. To już jest wtedy jakby odciąża mnie, no nie? Bo ja wtedy nie muszę gdzieś tam, jakby to powiedzieć, cały czas no, być na jej, jakby to powiedzieć, no, każde takie skinienie, że jej się nudzi, dzwoni do mnie, no i dobra, i przykładowo chce pogadać, no to muszę gdzieś tam wysłuchać jej marudzenia, no bo wiem, że jeśli powiem, dobra, teraz nie mam czasu, no nie, no to spoko, nic się nie stanie, raz, drugi, no ale później to już dziewczyna będzie szukała dalej tych emocji, no i jakby to powiedzieć, znajdzie sobie kogoś innego, z kim będzie gdzieś tam mogła rozmawiać, i to się zawsze źle odbije na relacji ze mną. Często jest też tak, że dziewczyna ma faceta, facet jest w pracy, on wiadomo, że nie może rozmawiać i tak dalej, no to ona sobie jakiegoś czasu mi raczej ogarnia, rozumiesz, że nawet z jakimś gościem pisze tylko dla samej rozrywki, bo jej się nudzi, wiesz? Dużo dziewczyn naprawdę pisze na tych portalach dla rozrywki, wiesz? Bo im się nudzi. I z tego i tak nigdy nic w większości przypadków nie wynika, ale pisze, bo jej się nudzi, rozumie? No siedzi w domu, no nie pracuje, no nie? Nie ma co robić. Kluby dopiero piątek, sobota, no nie? No to zobacz, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, to co ona ma robić? No i właśnie zazwyczaj zobaczy, że większość najwięcej z dziewczyną, jak gdzieś tam piszesz, no to jest poniedziałek, gdzieś tam czwartek, no nie? No bo jej się nudzi, jesteś czasomilaczem. I nawet dziewczyna może mieć faceta i też z tobą gdzieś tam popisze i tak dalej, ale i tak będziecie miała gdzieś, no bo ona, to jest dla niej rozrywka, wiesz? Wykorzystują kobiety zazwyczaj, no, facetów dla rozrywki. Albo z nim się gdzieś tam spoko pisze i tak się gdzieś tam nie spotka. No chyba, że coś się posypie, no to wtedy i tak gdzieś tam pójdzie sobie wyrywać kogoś, pójdzie w miejsca, gdzie ktoś może, ale ta osoba dla niej jest czasoumilaczem. To tak jak, zobacz, serial, no nie? Dziewczyna odpala serial, ogląda. Ogląda i tak dalej. Ale jak coś się ciekawego dzieje, to daje pauzę i idzie, no nie? Wraca, nuda jest, no to odpala, no nie? I teraz zobacz, dlaczego to jest takie ważne, żebyś no, nie pozostawiał gdzieś tam kobiety no, samej sobą? Bo zaczyna jej odbijać. Zobacz, że no, pierwszym zazwyczaj to też można fajnie wykorzystać na swoją korzyść. No bo przykładowo możesz dziewczynę przyprowadzić do siebie. No i mówić, że słuchaj, ja muszę gdzieś tam jechać, pozałatwiać parę spraw, no nie? I nie będzie mieć 3 godziny. No to zobaczysz, że jak dziewczyna nie będzie miała co robić, no to zaraz będzie sprzątała. Dziewczyna jak się nudzi, sprząta. To jest dla niej, ja to mówię, rozrywka. O, bo tu trzeba posprząta. Jutro ona już się tak fajnie przygotowuje, bo nie ma co robić, no nie? Jeden dzień będzie siedziała, nic nie będzie robiła. Będzie jakieś seriale, będzie gdzieś tam grała sobie w jakieś gry czy coś tam. No i przykładowo od następnego dnia, jeśli nie będzie co robić, no to pierwsze co, jak będzie brudno, to zacznie sprzątać. Kobiety sprzątają, bo to jest ich dla nich, jakby nie patrzeć, rozrywka, no nie? Po prostu, naprawdę. Zostaw kobietę na kilka dni samą w domu. Zobacz, że ci posprząta wszystko, nie? Wszystko. Później, jak już nie będzie miała dalej co robić, to ci, nie wiem, ubrania będzie układała, pościel ci, po prostu, no nie? Mówimy tu o normalnych laskach, a nie takich, które będą siedziały w brudzie i będą gdzieś tam bajerowały facetów. Mówimy o normalnych dziewczynach. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyś to zawsze kontrolował, żebyś, no mówię, bo mieszkania czy dom wysprząta, wszystko super zrobi, no to później, jak dziewczyna nie będzie miała co robić, to zacznie odbijać. Zacznie odbijać na tyle, że no zainstaluje sobie jakąś apkę potajemnie i będzie se z kimś pisała, rozumiesz? A, i to się odbija zawsze źle, no nie, na tobie, no bo gdzieś tam dziewczyna, no może być nieobecna przez to i lepiej zawsze zapobiegać. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyś po prostu dziewczyna zapisywał na jakieś zajęcia. Rozumiesz? Ja powiem ci, jak się spotykam dłużej z dziewczyną, no to już gdzieś tam do niej jeżdżę, siedzę u niej kilka dni, czasem cały tydzień i tak dalej.
gdzieś tam, no to jeśli widzę, że ona nic nie robi, no nie, no to powiem ci tak. To ją zapisuję na jakieś zajęcia, pole dance, jakieś inne tańce, no nie. Staram się, żeby ona poszła też do kobiet, no nie. Żeby ona poszła, okej, będzie miała tam zawsze jakąś przyjaciółkę i tak dalej, no nie, ale to za mało, wiesz? To za mało. No ona musi mieć przynajmniej raz w tygodniu taką odskocznię, taką zajawkę, pasję. No nawet jeśli i tak nic z tego nie wyniesie, to ona musi gdzieś tam iść, zająć się czymś, rozumiesz? Dzięki temu tak naprawdę pomagasz tej relacji, wiesz? Pomagasz tej relacji. To jest ważne, no bo widzisz, no kobieta jest stworzona do tego, żeby wychowywać te dzieci, no nie? No to jest jej zajęcie, naprawdę. Przy dziecku, wiesz, ona musi cały czas go pilnować, cały dzień do pewnego gdzieś tam wieku i tak dalej. I wtedy, no kobieta gdzieś tam nie ma nawet czasu na nudę, rozumiesz? Nie ma czasu. Nie ma czasu nawet na odpoczynek czasem, bo przy dziecku trzeba cały czas gdzieś tam tego, ale one są właśnie do tego stworzone. One są do tego stworzone. I teraz zobacz, w momencie, gdy dzisiaj no, są kobiety, które gdzieś tam mają 25 lat i więcej, i one nie mają dzieci, no to zaczyna im odbijać. Dlatego one tak gdzieś tam latają za tymi facetami, no bo co kobieta ma innego robić? No, została kobieta stworzona do tego, żeby znaleźć sobie samca, żeby ją spłodził i żeby po prostu urodziła dzieci. Kobieta jest stworzona do tego, żeby rodzić dzieci. I teraz zobacz, jeśli zobacz, kobieta, okej, zaczyna latać w wieku nastoletnim, okej, jeden facet, drugi, trzeci i tak dalej, okej, idzie do pracy, no ale później, no zobacz, nie ma tych dzieci, to co ona ma robić? Wraca z pracy i ona nie wie, co z sobą zrobić. Aż ile będzie po tych klubach latała? Naprawdę, po pewnym czasie już kobietom aż też te clubbing się no im nudzi. To już jest rutyna, schemat, no nic nowego. Już mechanika tego miejsca już jest znana. Dlatego później kobieta prędzej czy później i tak wchodzi w stałą relację. I tu jest błąd, bo wiele osób żyje z dziewczyną po 10 lat. 10 lat, no nie wyobraź sobie, że ktoś ma dziewczynę 10 lat, a tam nie ma ani dzieci, ani nic. I ta dziewczyna, no, jest pokarana, no bo ona została stworzona do tego, żeby wychowywać gdzieś tam te dzieci i jej zaczyna odbijać. Jak? No zaczyna kupować sobie jakieś świnki morskie, chomiki, pieski, kotki, kwiatki zaczyna i tak dalej. Po prostu, bo ona potrzebuje coś robić, rozumiesz? Ona potrzebuje coś robić. I możesz to uniknąć, no nie? No wiadomo, no bo przykładowo masz laskę, co ma, nie wiem, 20 lat, no nie, młoda i tak dalej, wszystko okej. Okay. No to zazwyczaj, no okej, okay, no polata sobie gdzieś tam ze znajomymi, ale to do pewnego wieku, no nie? Później jak już jest w relacji z tobą stałej, no to gdzieś tam już pewne rzeczy jej się zmieniają, no nie? Już sobie, no nie może iść gdzieś tam z koleżankami do klubu i wyrywać gości, no nie? Okej, okay, sobie może pójść potańczyć, ale to już jest troszkę na innych zasadach, no nie? Poza tym, no, już później, jak już kobieta ma faceta, to już się staje taka bardziej dojrzalsza, no nie? Już jej się nawet nie chce chodzić na takie, już ma dosyć gdzieś tam tych podrywów, no nie? Naprawdę. No bo, no, znalazła ciebie, no, wybrała ciebie, ty ją wybrałeś, no nie? Dopasowaliście się, jest fajnie, jest zadowolona, no to po co jej ktoś inny? No nie? No ale w sytuacji, w której nic nie robi, no nie? No bo dobra, do pracy pójdzie, popracuje, okej. Ale cały dzień gdzieś tam nie pracuje, weekendy przykładowo ma wolne i chodzi o to, że ona musi mieć co robić, wiesz? Ona musi mieć co robić i będziesz miał, zobaczysz, że super posprzątane mieszkanie, później panienka będzie chciała już jakieś chomika, świnkę morską, kotka, pieska, kanarka, papuszkę, rozumiesz? To jest wszystko instynkt. Ona musi mieć co robić, ona musi mieć zajęcie. I plusem jest też to, że jest facet, który powoduje u niej to, że ona się nie nudzi. Rozumiesz? Powoduje to, że ona się nie nudzi. Czyli no, są jakieś spiny, ciągle on jest jakby to powiedzieć na krawędzi i ona po prostu cały czas gdzieś tam, no ma co robić, no nie?
wypierze ci, pościeli łóżko, zrobi ci jedzenie. Widzisz, ona potrzebuje mieć co robić. I okej, pokrzyczy, powie, że jesteś brudasem, że i tak dalej, ale ona ma co robić, wiesz? Ona ma co robić. Ale musisz kontrolować to. Jeśli widzisz, że dziewczyna, przyjeżdżasz do niej i tak dalej, widzisz, że siedzi głowa w telefonie i tak dalej, cały czas, no to sam sobie strzelasz w kolano. No bo widzisz, jak nowe osoby z zewnątrz, no generują jakieś tam emocje, no nie, w kobiecie. I są takie dziewczyny, które naprawdę mają facetów, ale się tak nudzą. Na przykład jest jakaś dziewczyna na rencie, na coś tam przykładowo, nie wiem, ma jakieś stwardnienie rozsiane czy coś tam. No i siedzi w domu, ma faceta, no nie, on pracuje, ale ona siedzi i się nudzi, więc co taka dziewczyna będzie robiła? No będzie siedziała na tych portalach randkowych i tak dalej, będzie bajerowała gości, no bo jej się nudzi. No ile pogra w te gry? Dużo dziewczyn też sobie kupuje jakieś konsole, grają sobie w to, no ale no to też, no nie, to tak nie będzie działało. Gra gdzieś tam nie wywoła w kobiecie takich emocji, no nie, jak te na żywo. Zobaczcie, dużo kobiet też streamuje. To jest też sposób na zabicie nudy, no nie? Siedzi, goście do niej piszą, ona sobie na czacie odpowiada, pych, pych, pych. Jeszcze dzięki temu może zarobić, ale to jest dla niej gdzieś tam, no, rozrywka, no nie? Ale i tak z większością z tych gości, no, nic nie będzie, to są dla niej czasomilacze. Ona i tak gdzieś tam robi to, bo jej facet jest w pracy, facet przychodzi do domu, ona to wyłącza i tak dalej, idzie do niego, no nie? Ale czasem, no, mogą być przez to spiny, no bo gościu nie będzie przykładowo kontrolował emocji, zobaczy, że goście inni do niej piszą, no i mogą pojawić się gdzieś tam spiny, problemy, ale pojawiają się dlatego, bo ona po prostu musiała coś robić, no już dom wysprzątała pięć razy, kota, psa gdzieś tam wymyła 20 razy, no po prostu wszystko zrobiła, w domu jest, obiad zrobiła, 20 potraw i tak dalej. Wyszła z koleżanką, pogadała, no ale tutaj dopiero przykładowo godzina 11, 12, a ty wracasz gdzieś o 3, 4, no nie, no i ona się nudzi. Czasem jest tak, że ty wracasz, też nie masz siły za bardzo, no i ona się nudzi, rozumiesz? No i przez to takie rzeczy się gdzieś tam generują. A jeśli będziesz to kontrolował, czyli gdzieś tam dasz jej, jakby to powiedzieć, robotę, zorganizujesz jej, na przykład nawet będziesz miał jakąś lekko gdzieś tam dziurę, gdzieś tam w bluzce, no to ona ci już, o dobra, odpalam maszynę, już ci gdzieś tam tego, i ona już ma co robić, no nie? Idziesz na trening, ona weź mi wypierz te rzeczy, bo muszę mieć jutro czyste rzeczy, no okej, dobra. O, okna ona se dzisiaj pomyje, ale ileż tych okien można myć, rozumiesz? Dlatego ty jako facet powinieneś reagować, no nie? No widzisz, że gdzieś tam się jej luki jakieś tam są, że nie ma co gdzieś tam robić, no to mój, dobra, ile to ja lasek zapisałem na pole dance? Wow, naprawdę. No zawiozłem, no nie, tutaj masz tego, weź sobie zawiozę cię, przywiozę cię. Bum, i później laska gdzieś tam, wow, tu jedne, tu drugie zajęcia, tutaj gdzieś wypadł, jakieś zawody i tak dalej. I po prostu, widzisz, zapełniłem jej czas, no nie? Czasem potrafiłem gdzieś tam jakąś konsolę dziewczynie kupić, no nie, żeby sobie pograła, jakieś babskie gry, no nie. Czasem jest tak, że fajnie jest sobie z dziewczyną gdzieś razem zagrać jakąś grę, no nie, śmieszną i tak dalej. I po prostu, i one się cieszą tym, no nie. No kobietki to jest tak jak takie, no, jak takie małe dziecko, no po prostu dziecko jak się nudzi, to mu odbija, no nie, zaczyna psuć, niszczyć i tak dalej. Tak samo jest z kobietami. No czemu coś dać zajęcie, no nie? Nie wiem, no jak widzisz, kupię chomika, klatkę masz, no nie? Bujek, jak fajnie, no już będzie musiała mu jedzonko kupić, tu trzeba będzie mu zmienić i tak dalej, no nie? I bum! Coś małego, nie mówię, że psa, bo nie wszyscy lubią gdzieś tam wychodzić z psami, kotami, no nie? Ale no mówię, takie małe, rybkę jej nawet kup jedną,
takim wielkim, okrągłym, jakimś ten, masz to dla ciebie. Kwiatka panience przynieść takie, ale nie takiego coś róża, tylko taki, żeby mogła gdzieś go sobie pielęgnować, masz dla ciebie. Bum! I ona będzie miała zajęcia, rozumiesz? Tu na jakieś zajęcia ją zapisz. Że ona po prostu miała co robić, wiesz? Na prawko ją zapisz, jak nie ma. Po prostu ty jesteś facet, no nie? Ty jesteś liderem, ty jesteś przywódcą. Ty musisz widzieć, co potrzeba twojej grupie. Może do szkoły trzeba gdzieś tam ją zapisać, no nie? Niech se idzie. Zrobi sobie jakieś studia czy coś, no nie? Jakieś zawody. I to jest spoko, to jest fajne dla twojej relacji. No bo zobacz, nawet jeśli, zobacz, ile to razy ja gdzieś tam zapisałem laskę na jakieś tam, zazwyczaj na tańce zapisuję, czy jakieś pole dance'y i tak dalej. No i tego, no i laska se idzie, no nie? Na przykład godzina 8 ma zajęcia do 9, no nie? No, idzie 19:30 i ja mam ten czas wolny dla siebie. Dzięki temu mogę nagrać sobie kilka podcastów, no nie? Bum! Nie możecie siedzieć cały czas 2-4H ze sobą. I ona później gdzieś tam ma jakieś przeżycia i tak dalej, lepiej się rusza. Lepiej się zaczyna ubierać, bo tam panienki, wiecie, i tak dalej. I uwierz mi, że musisz o tym pamiętać. Bo jeśli dziewczyna będzie się nudziła, to zacznie jej odbijać, wiesz? Zacznie robić to, w czym no, jest najlepsza, w czym kobieta jest najlepsza w uwodzeniu. Jeśli nie ma dzieci do wychowania, no to będzie uwodziła, flirtowała. Bo jeśli, okej, masz z panienką dziecko, no to spędzi, olej te tańce, olej te chomiki, kwiatki, olej to, ona już ma co robić, rozumiesz? Ona ma co robić, tylko po prostu jej nie przeszkadza i tak bym to powiedział, nie przeszkadza, ona se poradzi, ona ma co robić, wiesz? Wtedy masz spokój. I często jest tak, że facet zrobi panience dziecko i ma spokój. Ona się nim zajmuje, wiesz? Nie lata na prawo, na lewo i tak dalej. Ma co robić. Ty od czasu do czasu coś tam pomożesz i tak dalej. I masz spokój. To takie proste. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia.